To jest podcast Wyższych Szkół Bankowych. Chcesz wiedzieć więcej? Posłuchaj, co mają do powiedzenia nasi praktycy i eksperci. Zapraszamy. Dzień dobry, to jest podcast Wyższych Szkół Bankowych. Ja się nazywam Anna cieśla Kospalska i mam przyjemność poprowadzić dzisiaj dla Was odcinek solo. Odcinek solo podcastu, w którym chciałabym poruszać, poruszyć pewien bardzo istotny temat i też nie ukrywam jeden z takich moich ulubionych ostatnio tematów, czyli kwestie LinkedIna. Dzisiaj porozmawiamy o tym, czy i w jaki sposób LinkedIn może wpłynąć na rozwój naszej kariery oraz rozwój biznesu. W ogóle sam LinkedIn jest tematem niemalże numer jeden w mediach społecznościowych, a może nie ostatnio TikTok go prześcignął, ale cały czas jest bardzo gorącym tematem, zwłaszcza wtedy, kiedy chcecie. Rozwijać swój biznes i pozycjonować siebie jako eksperta, ale także wtedy, kiedy chcecie rozwijać własną karierę, bo to jest takie miejsce, gdzie pojawiają się nie tylko menadżerowie, nie tylko właściciele firm, nie tylko prezesi, ale także właśnie kierownicy różnych działów w firmach czy osoby decyzyjne. To także osoby, które. Myślą o swojej karierze, myślą o tym, jak ona wygląda teraz, ale też przede wszystkim, jak będzie wyglądała w przyszłości, i doskonale zdają sobie sprawę z tego, żeby mieć wpływ na tę przyszłość, no to muszą działać już teraz. I LinkedIn jest świetnym miejscem, żeby właśnie teraz tę swoją markę eksperta budować. Spośród Tylu miejsc w sieci, tylu mediów społecznościowych, które mamy i wciąż nowych, które się pojawiają, naprawdę warto na chwilę chociaż zatrzymać się przy LinkedInie i zobaczyć, co on ciekawego Wam oferuje. Kilka informacji o samym LinkedInie na świecie mamy teraz około 690 milionów użytkowników. Mówię około, ponieważ też to, te dane, które za chwilę będę wam podawała, one są około, bo co chwilę, dokładnie co sekundę, rejestrują się ponad dwie osoby, więc w tym momencie, kiedy nagrywam ten podcast, to jest 690 milionów użytkowników na całym świecie, ale być może teraz, wtedy, gdy słuchacie, tego, co do Was mówię, no to tych użytkowników na pewno jest już o wiele więcej. I 3 miliony użytkowników w Polsce. 70% użytkowników to osoby spoza Stanów Zjednoczonych, a 30 milionów użytkowników to są konta firmowe, to są firmy. Fakty i mity o LinkedInie. Zacznijmy od mitów. Pierwszy mit, który najczęściej się pojawia, to jest to, że LinkedIn to jest wirtualne CV. Tak było na początku, tak nam się wydawało, że kiedy uzupełnimy ten nasz profil, którego znaczną częścią jest po prostu CV, no to już właściwie wystarczy. Tak, i teraz oczekujemy na sukces i na to, że ludzie będą do nas się zgłaszali. Tymczasem już od bardzo, bardzo dawna LinkedIn odszedł od tego modelu, bo LinkedIn to jest jedno z miejsc, to jest jedno. Z mediów społecznościowych, czyli chodzi o to, żeby tam być i żeby nawiązywać kontakty, żeby nawiązywać relacje, a wybaczcie, samo wypełnienie swojego CV niestety roboty nie zrobi. Więc LinkedIn zdecydowanie nie jest wirtualnym CV. Oczywiście, tak to istotne, żeby mieć uzupełnione wszystkie elementy, zresztą będziemy jeszcze o nich dzisiaj mówić, ale. Na pewno uzupełnienie CV i pozostawienie tego profilu w ten sposób na zasadzie jest uzupełniony, czyli na pewno jest już świetny, to zdecydowanie dzisiaj się nie sprawdza. Na LinkedInie piszemy o sobie, to kolejny mit, który się pojawia o, dotyczący Linkedina. No nie, na LinkedInie nie piszemy o sobie, tak samo jak w żadnym miejscu nie piszemy o sobie, bo my zawsze piszemy o kliencie, zawsze piszemy o odbiorcy, zawsze piszemy o tej drugiej stronie, bo jeżeli chcemy zaciekawić i zainteresować, i chcemy pokazać też to, co, co potrafimy, i chcemy przyciągnąć czyjąś uwagę, no to my musimy mówić o tym drugim człowieku, o tym. O tych problemach, które jego dotyczą, o pewnych rozwiązaniach, które mamy, które jemu pomogą, o tym, co możemy zrobić, żeby zmienić jego życie. Więc zawsze, za każdym razem, mówimy o odbiorcy, pamiętamy o odbiorcy i pamiętamy o tym, że odbiorca z tego, co mamy do powiedzenia, musi wyciągnąć coś dla siebie i musi tam odnaleźć część siebie. Kolejny mit, który się pojawia, który dotyczy Linkedina, to jest to, że ważna jest liczba osób, które mamy w sieci kontaktów. Otóż. Nie, tak jak wszędzie, nie liczy się ilość, ale jakość. Oczywiście możemy mieć e, dziesiątki tysięcy osób w gronie znajomych na LinkedInie, ale jeżeli żadna z tych osób, bądź też niewiele jest zainteresowanych tym, co mamy do powiedzenia i niewiele potem m, będzie chciało od nas kupić nasz produkt czy usługę, albo będzie chciało nas zatrudnić, to naprawdę taka sieć kontaktów wcale nie jest... E, w żaden sposób dla nas interesująca, nie powinna być interesująca. To nie o to chodzi, żeby tam mieć przypadkowe osoby i żeby je kolekcjonować w naszej sieci kontaktów, ale chodzi o to, żeby te osoby, które były, były takimi kontaktami wartościowymi, takimi, które będą żywo zainteresowane naszym zdaniem, naszą opinią, tym, co my mamy do przekazania, ale też z drugiej strony takie osoby, których my chętnie wysłuchamy i my też chętnie spotkamy się czy zapoznamy z ich opinią, z ich zdaniem będziemy czytać te treści, które one udostępniają. Kolejny mikt, który się pojawia to ten, że Linkedin to tylko sprzedaż, czyli że jeżeli traficie na kogoś na Linkedinie, to traficie w sprzedawcę. I pewnie tak jest, że tych sprzedawców na Linkedinie jest mnóstwo, bo też social selling jest takim tematem bardzo gorącym, no i zresztą mówi się, że Linkedin że ten potencjał sprzedażowy, że trzeba sprzedawać, 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 ale Linkedin to nie jest tylko sprzedaż. Oczywiście, tworząc adgażujące treści, budując swoją markę, my siłą rzeczy sprzedajemy, ale to, co przede wszystkim budujemy, to budujemy relacje i budujemy relacje oparte o wartości. Warto na ten temat i warto o tym pamiętać. Na LinkedInie nie trzeba tworzyć wartościowych treści to kolejny mit, z którym się spotkałam i zastanawiam się dlaczego tak się dzieje. Zwłaszcza wtedy kiedy jesteśmy coraz bardziej aktywni na LinkedInie, bo coraz więcej kont nowych się pojawia, a wraz z nimi użytkowników, którzy chcą tworzyć i tworzą treści, to tym bardziej ta jakość, która stoi za naszymi treściami jest tak bardzo istotna. Zatem tu nie chodzi o to, że mamy tworzyć byle co, ale Często, tylko chodzi o to, żeby tworzyć treści, które są dobre, pod którymi się podpisujemy z dumą, nawet jeżeli one są trochę rzadziej niż być może y, powinny być. Ale dobrze, to były mity dotyczące LinkedIna. A teraz jakie są fakty, jakie są korzyści z tego, że mamy profil na LinkedInie? No, no bo moglibyście powiedzieć, no ale ja mam już konto na Facebooku, mam fanpage na Facebooku, jestem na Instagramie, jestem może jeszcze na YouTubie, czy gdziekolwiek jesteście, może na TikToku. To po co mi jeszcze do tego LinkedIn? Jakie są, jaki jest w ogóle sens tego, żeby zakładać kolejne konto i żeby to był akurat LinkedIn? No to posłuchajcie, jakie są korzyści z tego, że mamy konto na LinkedInie. Przede wszystkim jest to budowanie świadomości marki. To jest doskonałe miejsce, żeby budować swoją markę eksperta. Często mamy opór przed budowaniem marki eksperta na Facebooku, zwłaszcza na profilu osobowym, bo wtedy mówimy, że ale tam mamy znajomych i może oni nie są zainteresowani. No, takie różne, różne obiekcje się pojawiają. Natomiast na LinkedInie sytuacja jest jasna i prosta. To jest miejsce stworzone dla biznesu, to jest miejsce stworzone dla rozwoju kariery, to jest miejsce, w którym my pokazujemy się jako eksperci. I tego się niejako od nas oczekuje, więc budowanie z jednej strony świadomości marki, budowanie swojego nazwiska, z drugiej strony też budowanie wiarygodności. Wiarygodności nie tylko przez to, że dajemy ciekawe, ciekawe treści, ciekawy content, ale też przez to, że w sposób interesujący komentujemy posty innych osób. To są korzyści z tego, że mamy konto na LinkedInie. Poza tym wa warto też pamiętać, że na LinkedInie mamy dostęp do specjalistów, mamy dostęp do klientów, mamy dostęp do partnerów biznesowych i jest to często dostęp na jedno kliknięcie w internecie, bo możemy po prostu wysłać do nich informacje, możemy też ich zaprosić do grona znajomych. Oni są dużo bliżej niż wtedy, gdybyśmy chcieli zdobyć numer telefonów do nich albo zdobyć ich adres mailowy. mailowy. Oni są tu na LinkedInie i zdecydowanie łatwiej jest do nich napisać. Pisać w celach biznesowych, niż szukać kontaktów gdzieś tam w, w sieci. Mamy także na LinkedInie dostęp do wiedzy, bo skoro budujemy markę eksperta. Generalnie, takie założenie że budujemy markę eksperta, to też mamy tam wielu ekspertów, którzy dzielą się ciekawymi, często niebanalnymi opiniami. I dostęp do tej wiedzy, dostęp do narzędzi, którymi oni się dzielą, dostęp do analiz, dostęp do raportów, dostęp do przemyśleń, to jest naprawdę olbrzymia, olbrzymia. Dawka wiedzy, z której warto jest skorzystać. Ale jeśli jeszcze was to nie przekonało, chociaż wątpię, ale w razie, gdyby was to jeszcze nie przekonało, to także wielką korzyścią jest to, że LinkedIn daje nam wysoką pozycję w wynikach wyszukiwania. Czyli jeżeli wpiszemy swoje imię i nazwisko, to jest bardzo duże prawdopodobieństwo, że jeżeli mamy konto na LinkedInie, to jedno z pierwszych wyszukiwań, na pierwszej, wyników na pierwszej stronie, to będzie właśnie nasz profil na, na LinkedInie. Oczywiście, pod warunkiem, że go mamy. No i też pewnie pod warunkiem, że nie jesteśmy Janem Kowalskim. Im bardziej nietypowe nazwisko, tym lepsze wyniki wyszukiwania, ale e, nawet ja z takim nazwiskiem, które jest e, ani bardzo popularne, ani mało popularne, powiedzmy, że gdzieś tam pośrodku, to wciąż widzę, że, jest tam wynikach, że LinkedIn pokazuje się na pierwszych wynikach wyszukiwania. I dlatego warto to konto mieć, no ale oczywiście jak już mamy to konto, no to też warto zadbać o to, żeby było dobrze, mm, dobrze poprowadzone. A jeżeli jeszcze wcześniej nie byliście na LinkedIn'ie, jesteście w ogóle ciekawi tego, jak ten LinkedIn wygląda bez zakładania konta, to oczywiście możecie wejść i sobie troszeczkę po. Pooglądać na tyle, na ile LinkedIn bez logowania pozwala. Ale też warto zauważyć, że generalnie już od dłuższego czasu LinkedIn bardzo zaczyna przypominać Facebooka, wiele zmian, które jest wprowadzanych, ma duży związek z tym, co dzieje się na Facebooku, jest duży, duży jak gdyby nacisk, jest kładziony na to, że jeżeli my z tego Facebooka przechodzimy na LinkedIna, to żebyśmy potrafili się po nim poruszać, żeby nie było dla nas zaskoczeniem to, co mamy po lewej, po prawej stronie, to, co się dzieje na środku i więc, gdyby wiele tych elementów, które znamy już z Facebooka, odnajdziemy także na, na LinkedInie, chociaż bez wątpienia sam profil, który, który mamy na LinkedInie, to nie jest to samo co profil na Facebooku. No bo znowu, ten profil LinkedInowy jest bardzo, bardzo profesjonalny. Pierwsze elementy, które mamy, to pod imieniem i nazwiskiem jest nagłówek, w którym opisujemy to, czym się teraz zajmujemy. To już jest duża różnica w stosunku do tego co jest na Facebooku. Mamy także sekcję z informacjami na nasz temat, mamy także sekcję z aktualnościami i artykułami, które napisali, napisaliśmy, oraz nasze CV. Zatem w porównaniu z Facebookiem, gdzie mamy po prostu tablicę z kolejnymi postami tylko i wyłącznie z kolejnymi postami, które opublikowaliśmy, no i oczywiście dodatkową um, opcję z wyświetleniem znajomych czy zdjęć, czy krótkich jego bio, które Facebook też umożliwia. To tak, gdybyśmy porównali te dwa miejsca, no to bez wątpienia jedno i drugie bardzo się od siebie różnią. Zdecydowanie LinkedIn tutaj właśnie widać, że LinkedIn jest dużo bardziej skupiony na tym, żeby, żeby budować markę eksperta. No dobrze, ale tak. Gdy teraz mnie słuchacie, być może część osób myśli o tym, żeby rozwijać swoją karierę, ale może część osób już teraz prowadzi swój własny biznes i zastanawia się, czy um, powinien, po, czy też powinna ona założyć stronę firmową, no bo ma biznes, więc czy to powinna być strona firmowa, czy to powinna być strona osobista. I pewnie. W tym odcinku podcastu nie jesteśmy w stanie omówić wszystkich różnic, które są między stroną firmową a osobistą i wszystkich plusów i minusów obu rozwiązań, ale jest jedno bardzo istotne, które chciałabym zaznaczyć. Kiedy publikujemy jako my, czyli jako profil osobisty na LinkedInie, mamy dużo większe zasięgi niż wtedy, kiedy publikujemy jako strona firmowa. I jeżeli dopiero zaczynacie i chcielibyście zacząć tylko i wyłącznie ze stroną firmową i mielibyście nadzieję, że ludzie będą teraz Was obserwowali i będą bardzo mocno zaangażowani, to o ile nie jesteście wielką korporacją, to może to być naprawdę bardzo mocno utrudnione. Dlatego dużo lepiej byłoby skupić się na początku na tym profilu naszym. I na budowaniu marki naszej i udostępnianiu, oczywiście, informacji firmowych, a dopiero później, albo równolegle, założyć stronę firmową. Pamiętając właśnie o tym, że my, jako profil osobowy, możemy dużo więcej, mamy dużo większe zasięgi: możemy zaprosić ludzi do znajomych i mamy większy wpływ na to, ilu osobom te nasze treści się pojawiają. W przypadku tylko i wyłącznie strony firmowej, na początku zasięgi mogą być naprawdę, naprawdę mizerne. No dobrze, skoro wiemy już, że mamy przede wszystkim założyć konto osobiste, to o których elementach konta powinniśmy pamiętać? Pamiętajmy o tych podstawowych, które są i które musimy uzupełnić, żeby nasz profil wyglądał profesjonalnie. Pierwsza sprawa to jest oczywiście zdjęcie. Zdjęcie profilowe, które powinniśmy mieć, które powinno być przede wszystkim profesjonalne. Um, czyli często to oznacza, że po prostu zrobione przez profesjonalnego fotografa. Tylko proszę, nie dawajcie tam zdjęć dowodowych. Teraz jest tylu fotografów. W każdym mieście możecie ich znaleźć, którzy robią sesje biznesowe, którzy zrobią wam sesje, na których będziecie wyglądali korzystnie, które będą akcent akcentowały wasze plusy, które będą pokazywały was jako ekspertów. Um, I warto jest z tego skorzystać. Więc przede wszystkim zdjęcie profilowe na LinkedInie musi być zdjęciem, które jest zdjęciem profesjonalnym, które przedstawia was jako po prostu eksperta. Z drugiej strony, oczywiście, mamy, właściwie nie nawet nie z drugiej strony, tylko tuż za zdjęciem profilowym, mamy zdjęcie w tle. To jest generalnie rozwiązanie takie, które znamy z Facebooka. I to zdjęcie w tle możemy wykorzystać do celów marketingowych, czyli możemy zaakcentować tam to, czym się zajmujemy zawodowo, możemy dodać hasło promocyjne naszej marki, możemy dodać jeszcze numer telefonu czy adres mailowy, tak żeby zaakcentować. Te elementy, które są dla nas ważne. Pod imieniem i nazwiskiem to, co mamy, to o czym już mówiłam, to co jest bardzo istotne, to jest nagłówek, który przedstawia nas, czyli mówi o tym, czym się zajmujemy. W moim przypadku to jest public relations i komunikacja, personal branding i media, social media, trener, speaker, wykładowca. I mniej więcej po tych hasłach jesteśmy w stanie określić, czym się zajmuje. Warto, żeby te hasła, które dajemy, były jak najbardziej precyzyjne. Czyli unikajmy takich sformułowań, które w sumie niewiele mówią. Na przykład, niewiele powie sformułowanie, um, no dobrze, Public Relations Enthusiast albo Personal Branding Alchemic. Czy co tam będziecie chcieli, tak? Takie też opisy się zdarzają. Unikajmy też opisów, które są opisami długimi poetyckimi, czyli na przykład pomagam małym firmom wznieść się na wyższy poziom. Nie wiem, czy ktoś ma taki opis, teraz mi to przyszło do głowy. Natomiast tego typu opisy się zdarzają, i to są opisy, które nic nie mówią. I dlaczego warto jest, żeby one były jak najbardziej trafne, żeby były jak najlepiej opisujące to, czym się zajmujemy? Dlatego, że jeżeli ktoś będzie szukał specjalisty z naszej dziedziny, to w wyszukiwarkę wpiszę raczej czy personal branding, czy social media, a nie na przykład fanatyk internetu. Nawet jeżeli nam się wydaje, że to jest takie zabawne, odkrywcze, błyskotliwe, czy jakiekolwiek, to po prostu to nie będzie zdawało egzaminu. Ludzie nie będą nas szukali po tych, po tych hasłach. Więc ograniczmy je do takich, które są najbardziej, najbardziej trafne. Tuż pod opisem, otóż pod, pod nagłówkiem mamy sekcję informacje, i to jest taka informacja typowo o nas. Czyli, gdyby ktoś chciał się dowiedzieć więcej jeszcze zanim obejrzy pozostałą część naszego profilu, to to ma miejsce na to, żeby poznać nas lepiej, a my, żebyśmy mogli o sobie napisać. I ja wiem, że to jest trudne pisać o sobie. Wiem, że jest trudne pisać o swoich sukcesach. Wiem, że jest trudne pisać o swoich dokonaniach, ale trzeba to zrobić. Bo to znowu może przyciągnąć do nas klientów albo może przyciągnąć rekruterów, jeżeli myślimy o tym, żeby rozwijać swoją karierę. Więc warto skupić się na tym elemencie i opisać siebie od strony korzyści współpracy z nami. Czyli co potrafimy i co w związku z tym jesteśmy w stanie zrobić co jesteśmy w stanie zmienić w życiu naszego klienta? Co potrafimy poprawić, co potrafimy usprawnić, w jaki sposób zmieni się życie naszego klienta potencjalnego, jeżeli tylko zacznie z nami współpracę? I do tego jest ta sekcja informacji. Kolejna sekcja pod informacją to są artykuły i aktywność. I tutaj też warto zwrócić uwagę na to, czym różnią się artykuły, od postów, które dajemy. Więc artykuły dają nam dużo więcej miejsca na dużo większy, więcej treści. W ramach artykułów możemy także umieszczać wideo, możemy umieszczać zdjęcia, możemy umieszczać linki, tworzyć cytaty itd. itd. I mamy też wszystkie elementy. Związane z edycją tekstu typu wyboldowania czy kursywy. Natomiast z reguły artykuły mają dużo mniejsze zasięgi niż posty, które publikujemy. Czy w związku z tym nie warto jest publikować artykułów? Oczywiście warto, bo to jest miejsce, które też dodatkowo pozwoli nam na lepsze pozycjonowanie. Jeżeli damy artykuł, on będzie zawierał odpowiednie słowa kluczowe, to tak w wynikach wyszukiwania on także się pojawi, więc warto dbać także i o artykuły, ale pamiętajmy, że jednak posty mają zawsze większe, większe zasięgi. Pod aktywnością i artykułami mamy doświadczenie, czyli miejsce, gdzie uzupełniamy swoje CV, ale niekoniecznie uzupełniamy to CV od szkoły średniej, w której zaczęliśmy naszą pierwszą pracę, tylko piszemy o tym, co było najistotniejsze na naszej ścieżce zawodowej, co nas ukształtowało, a także to, co jest istotne z punktu widzenia rozwoju naszej kariery albo rozwoju biznesu. Czyli jeżeli teraz prowadzę na przykład biuro księgowe, ale chciałabym, przyszłości zmienić to biuro księgowe i zacząć zajmować się, nie wiem. A weźmy coś skrajnego, psychologię. No to podkreślmy to, co w naszym życiu zawodowym się zadziało, że my faktycznie robimy taką zmianę, taki zakręt i z księgowości przejdziemy w psychologię. Hmm? A akurat taki skrajny przykład z księgowości do psychologii chociaż wcale nie niemożliwe. Chodzi mi o to, że jeżeli planujemy rozwój naszej kariery, czy też rozwój biznesu, to naprawdę nie musimy uzupełniać wszystkich miejsc, w których pracowaliśmy, bo tutaj nie liczy się to, w ilu miejscach pracowaliśmy. Bardziej liczy się to, jakie doświadczenie nabyliśmy i co w związku z tym umiemy teraz i też co w związku z tym będziemy potrafili robić w przyszłości. Tuż pod doświadczeniem jest jeszcze kilka elementów, ale to, które jest bardzo istotne i na które chciałabym zwrócić Waszą uwagę, to są rekomendacje. Rekomendacje, czyli opinie innych osób o tym, w jaki sposób pracowało się z nami. I teraz, tak jak to się z reguły dzieje, jeżeli ktoś jest niezadowolony, to jest bardziej skłonny do tego, żeby wystawić negatywną informację, negatywną ocenę w internecie, a jeżeli jest zadowolony, no to zanim mu przyjdzie do głowy, żeby pochwalić dany produkt czy usługę, no, to pewnie trzeba mu o tym przypomnieć. I tak samo jest z rekomendacjami na LinkedInie. Jeżeli chcielibyście, żeby wasze rekomendacje się rozwijały, żeby było jak najwięcej osób, które będą potwierdzały to, że, że jesteście specjalistą, że dobrze się z wami współpracuje, że wiecie, co robicie, to o te rekomendacje możecie prosić i LinkedIn właściwie pomaga nam w tym, zachęcając do tego, żeby, żeby nawet poprosić o rekomendacje jednym kliknięciem. I na tej rozmowie z siecią naszych kontaktów tak naprawdę polega cały LinkedIn. Bo LinkedIn jest świetnym miejscem do nawiązywania relacji i także prośby o rekomendacje, to jest w jakiś sposób podtrzymywanie też tych relacji. Ale o ile na Facebooku, zanim zaakceptujemy czyjeś zaproszenie do znajomych, zastanawiamy się, czym się faktycznie znamy, czy też może niekoniecznie. O tyle na LinkedInie jakby, zasada jest dosyć prosta. Jeżeli chcesz rozwijać swoją sieć kontaktów, no to musisz też ludzi akceptować do, um, wtedy, kiedy wyślą ci zaproszenie do znajomych. Um, oczywiście, tak jak mówiłam, ważne jest to, żeby to były wartościowe kontakty, czyli czy faktycznie jesteście w stanie i z jednej, i z drugiej strony dawać sobie wartość, dawać te treści, których, których potrzebujecie. No ale generalnie takie podejście jest, że jednak akceptujemy osoby, które zapraszają nas do znajomych. Czyli nawiązujemy tam, no właśnie, nawiązujemy relacje. I nie wystarczy tylko tyle, że zaprosimy kogoś do znajomych, czy też zaakceptujemy czyjeś zaproszenie i koniec. Co to znaczy nawiązujemy relacji? No to znaczy, że rozmawiamy ze sobą. Najczęściej rozmawiamy w postach, poprzez to, że publikujemy coś, co jest według nas interesujące i w komentarzach rozmawiamy, czy też komentujemy posty innych osób, no ale także mamy opcję wysyłania wiadomości bezpośrednich. I niestety wiele osób traktuje je bardzo sprzedażowo, czyli tuż po zaakceptowaniu. Danej osoby, do grona znajomych, do sieci znajomych na LinkedInie, bardzo szybko dostajemy informację, która jest taką informacją spamerską, to znaczy informacją, która jest informacją sprzedażową, która od razu zachęca nas do tego, żebyśmy skorzystali z czyjś usług albo skorzystali z czyjś produktów, kupili jakieś produkty. Pamiętajcie, że nie o, to, nie o to chodzi, że w całym social sellingu bardzo ważne są dwa elementy, i social, i sales. Styling. I jeżeli pominiemy gdzieś ten etap nawiązywania relacji, jeżeli pominiemy gdzieś ten etap, kiedy pytamy ludzi o to, czego potrzebują, kiedy przedstawiamy się, kiedy zaczynamy interesować tym, co mamy do zaoferowania, za no to niestety możemy być posądzeni o to, że jesteśmy spamerami. Więc pamiętajmy o tym, że LinkedIn jest doskonałym miejscem do nawiązywania relacji i że trzeba wiedzieć, jak w związku z tym te relacje budować. Tak, że to nie jest też etap pięciominutowy, ale że zajmuje nam to więcej czasu, ale też inwestycja, to jest inwestycja, która się opłaca. Tak samo jak w ogóle całe budowanie marki na, na Linkedinie, jak budowanie marki eksperta. No ale jak w takim razie zbudować markę eksperta na Linkedinie, moglibyście mnie zapytać? Mam nadzieję, że o tym właśnie pomyśleliście. Zaczęłabym od jednej bardzo istotnej rzeczy, czyli określenia swoich supermocy, czyli w czym jestem dobra i komu pomagam, ale także co jest moją pasją. W czym jestem dobra, czyli w czym naprawdę jestem ekspertem, na czym się znam. A nawet jeżeli są tam jakieś obszary, które są dla mnie nie aż tak bardzo oczywiste, no to wiem, gdzie znaleźć odpowiedzi. Wiem, gdzie szukać, wiem, gdzie są informacje na ten temat. Czyli to jest ten taki zakres, ten obszar, w którym ja jestem dobra i faktycznie jestem ekspertem. Druga sprawa to jest zdefiniowanie grupy docelowej, czyli komu pomagam, nie każdy, kto jest na LinkedInie, będzie zainteresowany naszym, naszą ofertą, naszym produktem czy naszą wiedzą. Po prostu tak jest, jest tam tyle osób, że no, to naprawdę byłoby świetne, gdyby wszyscy byli zainteresowani. Nie wszyscy będą, dlatego tak ważne jest, żeby zdefiniować swoją grupę docelową, żeby wiedzieć w ogóle, do kogo będziemy pisać. Dlaczego jest to ważne? No też dlatego, że chcemy wiedzieć, z czym dane osoby mają problemy, tak? Czyli my chcemy wiedzieć, z czym mają problem i chcemy im przekazać taką wiedzę, która spowoduje, że pomożemy im rozwiązać dany problem. Ale także co jest moją pasją, bo jeżeli mamy pasję, jeżeli lubimy się daną rzeczą zajmować, jeżeli to sprawia, że jesteśmy pełni entuzjazmu, to jest to można bardzo łatwo wyczuć. I im więcej jest w nas pasji, im więcej jest w nas chęci dzielenia się wiedzą, która jest dla nas fascynująca, tym bardziej będziemy pozytywnie odbierani przez inne osoby. Więc trzy te elementy, które połączymy: przede wszystkim, w czym jestem dobra, komu pomagam, w jaki sposób pomagam, oraz co jest moją pasją i o czym będę chciała pisać, ale także coś, o czym często zapominam, czyli jaki jest cel mojej obecności na LinkedInie, bo cele mogą być różne. Możemy chcieć na przykład zdobyć kontakty do osób w konkretnej firmie, albo możemy chcieć zaistnieć w mediach, a tam jest wielu dziennikarzy, wielu przedstawicieli mediów, wydawców, więc możemy. Że w ten sposób chcemy do nich dotrzeć, a może chcemy budować markę eksperta i w ten sposób sprzedawać swoje usługi, może prowadzimy konsultacje, szkolenia i dlatego chcemy tam być. A może na przykład, a może na przykład prowadzimy podcast i chcemy ten podcast wypromować, bo jest on właśnie skierowany do osób, które na LinkedInie są. Jaki jest cel naszej obecności? Po co tam w ogóle jesteśmy? W czym, czym LinkedIn może nam pomóc? Hmm? Czyli jaki jest nasz cel i w jaki sposób LinkedIn może nam pomóc ten cel zrealizować. Kilka elementów, na które na pewno warto jest zwrócić uwagę. LinkedIn na pewno będzie zawsze bardzo pomocny i wiem teraz, że się powtarzam, ale to jest tak bardzo istotne, że jednak się powtórzę. Czyli, że LinkedIn może nam pomóc w budowaniu marki eksperta, pokazujemy to, że jesteśmy dobrzy. I teraz ja wiem, że często mamy opory, że nam się wydaje, że Wciąż wiemy za mało, że wciąż mamy za mało doświadczenia, że moglibyśmy jeszcze się douczyć, dokształcić, zdobyć kolejny certyfikat, i tak dalej. I oczywiście, o ile edukacja jest zawsze świetnym wyborem, to musimy pamiętać, że my już na tym etapie, na którym jesteśmy, coś wiemy i mamy jakieś doświadczenie, i mamy jakieś umiejętności. Ja pamiętam, miałam kilka miesięcy temu wykład dla y, um, uczniów ze szkoły średniej. I pamiętam, jak im mówiłam, że mm, to nie jest tak, że osoby starsze, chciałam powiedzieć my dorośli, tak? no, od, od osoby w szkole średniej to już też prawie właściwie dorośli, ale to nie jest tak, że jeżeli ja tam jestem i jestem od nich starsza o 20 lat co najmniej, to, że ja już wszystko wiem, a, a oni nic nie wiedzą, czy niczego mnie nie nauczą, że wrę wręcz przeciwnie, że gdybyśmy teraz chcieli porozmawiać o czymś, co jest dla nich oczywiste, typu na przykład gry komputerowe, no to zobaczyliby, jak bardzo mizerna jest moja wiedza na ten temat i jak dużo są w stanie mi przekazać. Tylko oni o tym nie wiedzieli. I pamiętam, to zresztą był taki bardzo wzruszający moment, kiedy ja patrzyłam na nich i im właśnie tłumaczyłam: że Słuchajcie, wy macie swoją wiedzę, no, wy macie swoje, swoje doświadczenie, umiejętności, nawet jeżeli jeszcze jesteście w szkole, to przecież potraficie różne rzeczy, tylko musicie je w sobie dostrzec. I jak po prostu widziałam te skierki, które się w oczach zapalały, to faktycznie był taki wzruszający moment. I ta świadomość, to uświadomienie sobie tego, że my coś potrafimy i ile potrafimy, i że mamy dowody na to, że to potrafimy. To jest ten moment, który każdy nas, z nas musi w sobie odnaleźć. Czyli, żeby budować markę eksperta, my sobie sami musimy pozwolić na to, że jesteśmy ekspertami. Uzmysłowić i pozwolić sobie na to, aby takim ekspertem być, no, ale też uświadomić sobie, w jakim zakresie ekspertami jesteśmy i. Mm, w jakim zakresie też chcemy budować markę eksperta? Druga sprawa, w czym LinkedIn może nam pomóc, to na pewno może nam pomóc w budowaniu relacji, nawiązywaniu relacji biznesowych, poszerzaniu naszej sieci kontaktów i do takich kontaktów wartościowych. Trzecia sprawa to w takiej sytuacji, kiedy mamy nowy projekt i szukamy osób, które mogą z nami ten projekt współtworzyć. To jest dobre miejsce i nie ukrywam, ja teraz też jestem w trakcie rozpoczynania dużego projektu, do którego zostałam zaproszona właśnie poprzez LinkedIna. Więc. Jeżeli szukamy kogoś do współpracy przy naszym projekcie, na pewno LinkedIn jest świetnym, świetnym miejscem. No i kolejne oczywiście, wtedy kiedy szukamy nowej pracy, kiedy chcemy zmienić stanowisko, albo wtedy, kiedy chcemy pokazać, że jesteśmy ekspertem i chcemy awansować, no to LinkedIn jest świetnym miejscem, bo tu po prostu możemy się wygadać, możemy pokazać to wszystko, co w sobie mamy, to wszystko. Hmm, co potrafimy i jakie korzyści możemy dać firmie, tylko wtedy, kiedy nas zatrudni. To oczywiście jest cały czas miejsce, gdzie możemy publikować także posty o tym, że szukamy pracy, ponieważ um, społeczność na LinkedInie jest taka bardzo mocno wspierająca, to często te posty są też udostępniane innym osobom i faktycznie mogą się rozejść bardzo, bardzo szeroko i być może ktoś, ktoś akurat um, szuka takiej osoby jak my. No dobrze, ale możecie mi powiedzieć, OK, mam już konto na LinkedInie, uzupełniłam czy też uzupełniłem swój profil. Jest i zdjęcie, i zdjęcie w tle, i informacje, i uzupełnione, um, uzupełnione doświadczenie. Um, ale o czym ja mam tam pisać na tym LinkedInie? O czym ja mam tam w ogóle pisać? Więc jeżeli sobie odpowiedzieliście na to pytanie, w czym jestem dobra, komu pomagam? I co jest moją pasją, a także jaki cech chcę osiągnąć na LinkedInie, to właściwie już powinniście wiedzieć, o czym chcecie pisać na LinkedInie. Tak, jakby, to już mamy określone obszary. Przede wszystkim, jeżeli zdefiniujemy sobie grupę odbiorców i będziemy wiedzieli, jakie mają potrzeby, to prostą odpowiedzią jest, że publikujemy takie posty, które po prostu będą na te potrzeby odpowiadały, czyli takie posty, które spowodują, że nasi odbiorcy będą reagowali. Zachęcajmy ludzi do dyskusji, zachęcajmy do tego, żeby dzielili się swoją opinią, pytajmy o, o ich spojrzenie na daną sprawę, pytajmy o to, w jaki sposób oni rozwiązaliby jakąś sytuację, pokazujmy case'y tak zwane, tak? czyli pokazujmy w jaki sposób my pracujemy, pokazujmy w jaki sposób patrzymy na świat, i w jaki sposób patrzymy na biznes? Pokazujmy siebie w tym biznesie, siebie, w jaki, w, w, w jaki sposób my go prowadzimy. Co jest dla nas ważne? Jakie są nasze wartości? To te wartości powodują, że my się odróżniamy od innych osób. No, ale też korzystajmy z. Tych dodatków, które LinkedIn nam daje. Jednym z nich jest na przykład prowadzenie transmisji na żywo na LinkedInie. Niestety cały czas nie jest ono dostępne dla każdej osoby. Trzeba złożyć odpowiedni wniosek na stronie Linkedina i poczekać na akceptację. Jak już zostaniemy zaakceptowani, no to wtedy mamy taką możliwość, żeby prowadzić transmisję na żywo. Um, trochę szkoda, wydaje mi się. Lepiej chyba byłoby, gdyby ten dostęp był bardziej powszechny. No, ale może LinkedIn w jakiś sposób to sobie e, przemyślał. Tak czy inaczej, warto jest złożyć taki wniosek. Kto wie, być może wasze konto zostanie rozpatrzone, wasza propozycja zostanie rozpatrzona e, szybciej i będziecie mogli tworzyć e, transmisję na żywo. Ale to coś, czego jeszcze nikt nie ma, a na co wszyscy czekamy, i to podobno już ma być ślada moment, to jest stories na LinkedIn. Stories, czyli to, co znamy z Instagrama, czy relacje na Facebooku, te krótkie, efemeryczne treści, które znikają po 24 godzinach, i ja już widziałam wiele dyskusji na LinkedInie o tym, że. Ale po co? I co ja mam pokazywać? Jak kawę piję, no co mam tam pokazywać? Wszystko, moi drodzy, zależy od tego, jaki mamy pomysł na siebie i na naszą markę, bo jestem przekonana, że gdybyście się zaczęli bardziej zastanawiać nad tym, co pokazywać na LinkedInie, to bylibyście w stanie tworzyć takie treści, które są treściami eksperckimi i które się świetnie do tych treści mm, efemerycznych, do, do, do tej części stories, czy do części relacji nadają. Więc ja czekam z. Niecierpliwością na to, aż Stories będzie dostępny na LinkedIn. Jestem ciekawa tego, jak inne osoby będą wykorzystywały, ale też mam pomysły na to, w jaki sposób ja będę wykorzystywała do budowania mojej marki eksperta. Ale gdybyście jeszcze się zaplątali w tym wszystkim, pomyśleli, no dobrze, no to ja mogę pisać o tym, jak prowadzę biznes, mogę pisać o swoich mm, spostrzeżeniach, mogę opisywać przypadki, mogę opisać o rozwiązaniach i tak dalej, ale to zabiera mi tyle czasu, żeby stworzyć taki dobry tekst, i to na pewno wszystko musi być takie świetne, i po prostu no to tyle czasu, ja nie mam tyle czasu. No to pamiętajcie, że te treści nie muszą być perfekcyjne. To nie oznacza, że nie mają być napisane poprawnie, bo to są jakby dwie zupełnie inne rzeczy. Ale chodzi o to, że jeżeli czasem mamy taką ochotę, żeby naczytywać dany tekst 15 razy, wysłać trzem osobom do akceptacji, jeszcze wprowadzać zmiany i jeszcze moglibyśmy coś poprawić, no to faktycznie nie ma sensu. Pozwólmy sobie na pewną lekkość i dowolność, bo wydaje mi się, że media społecznościowe. Cały czas, mimo tego, nawet w takiej sytuacji, kiedy mamy LinkedIn, kiedy on jest biznesowy, to jednak lepiej jest, jeżeli troszeczkę e, spuścimy powietrza z balonika i kiedy bardziej pozwolimy sobie na zabawę i na takie luźne podejście. I wtedy i nasz odbiór będzie lepszy, i nam lepiej się będzie te treści e, tworzyło. Nie każda treść musi być perfekcyjna, tak, że, tak samo jak nie każda treść musi być kopią m, tego, co tworzą inne osoby. A wręcz żadna nasza treść kopią nie powinna być. O co chodzi? Już tłumaczę, bo na pewno, kiedy się zalogujecie do LinkedIn, będziecie mieli już tam osoby w swojej sieci kontaktów, no to zobaczycie, że one piszą w jakiś konkretny sposób, tak? I będziecie myśleli, myśleli że... Mm, no to skoro oni tak piszą, to ja też muszę pisać właśnie w ten sposób. Czyli na przykład muszę być taka super, bardzo profesjonalna, tak jakbym e, cały czas e, siedziała, wiecie, wyprostowana w garsonce i na, i na szpilkach. E, I to musi być taki albo, albo to musi być taki jak na wykładzie. E, no po prostu super dopracowane. Ale to nie to znowu nie o to chodzi. To chodzi o to, żeby znaleźć swój głos. I w związku z tym ja Wam polecam znalezienie kilku osób, które są spoza naszego polskiego Linkedina, z osób z biznesu, które obserwujecie może obserwujecie je na Facebooku, może na Instagramie. I zacznijcie obserwować się także na Linkedinie. I zobaczcie, w jaki sposób oni mówią. Amerykanie mają zdecydowanie lżejsze podejście do Linkedina i są dużo bardziej wyluzowani niż my, takie mam wrażenie. Ale to oznacza tylko tyle, że my też możemy być bardziej wyluzowani i że musimy sobie na to po prostu pozwolić. Niekoniecznie zdjęcia z kotkami będą dobrym rozwiązaniem, no bo nie bo to jednak nie jest takie miejsce. Ale też pisanie wszystkiego tak super poważnie i tak super pod krawatem. Może nie być po prostu naszym językiem. Może nie być naszym e, wyborem. Więc znajdźmy, e, znajdźmy swój język tak żeby on był prawdziwy, e, żeby on był autentyczny, bo my budujemy markę eksperta, ale marka eksperta, która jest autentyczna, bo wierzcie mi, bardzo szybko jesteśmy w stanie Wyczuć, kto jest w tym, co tworzy, co publikuje, co przekazuje, kto jest autentyczny, a kto tylko udaje. Więc im bardziej autentyczni jesteśmy, im bardziej jesteśmy sobą, im mniej udajemy innych. I im bardziej nam zależy na tym, żeby faktycznie tam nawiązywać relacje, a dopiero później sprzedawać. Tym lepsze te relacje z ludźmi, z ludźmi będą, i tym bardziej będziemy um, nawiązywali kontakty, takie, które są dla nas najcenniejsze. No dobrze, moi drodzy. To pokrótce o Linkedinie i o tym, w jaki sposób zachowywać się na, na, na Linkedinie, o tym, dlaczego warto jest tam w ogóle mieć konto. Ja Was serdecznie zachęcam do tego, żebyście, jeżeli jeszcze nie macie, to żebyście założyli konto i żebyście zobaczyli, jak wiele wiedzy możecie tam znaleźć, i jak bardzo wartościowe są tam osoby. Ale też z drugiej strony, jeżeli macie konto, które jest zakurzone, to czas najwyższy, zrobić sobie porządek na, na profilu, zmienić zdjęcie, jeżeli trzeba, zmienić zdjęcie w tle, uzupełnić część z doświadczeniem, poprosić o rekomendacje, odświeżyć i przede wszystkim zacząć publikować treści, które będą przedstawiały Was jako eksperta. Dzięki temu będziecie mieli silniejszy biznes albo też ułatwicie sobie rozwój swojej kariery. Trzymam za was kciuki, a jeżeli chcecie oczywiście znajdźcie mnie na LinkedInie i będziemy w kontakcie. To był podcast wyższych szkół bankowych. Ja Anna Cieślak do usłyszenia. Do usłyszenia. Do usłyszenia. Do usłyszenia.